Audio Kurs Włoski Krok Dalej. Copyright Edgard 2010. Zapraszamy i życzymy przyjemnej nauki. Niezbędna powtórka: 1. Najważniejsze zwroty i napisy ostrzegawcze. Wysłuchaj słówek i zwrotów powtarzaj za lektorem słówka włoskie. Dzień dobry rano. Buongiorno. Dzień dobry po południu. Buon pomeriggio. Cześć. Ciao. Dobry wieczór. Buonasera. Do widzenia. Arrivederci. Dobranoc. Buonanotte. Pa. Ciao. Dziękuję. Grazie. Dziękuję bardzo. Grazie mille. Dzięki. Grazie. Proszę. Odpowiedź na podziękowanie. Prego. Poproszę o coś. Mi dia per favore. Nie ma za co. Di niente. Przepraszam. Scusa. Lub? Scusi. Przykro mi. Mi dispiace. Na razie. Ciao. Do zobaczenia. Arrivederci. Do zobaczenia wkrótce. A presto. Co słychać? Come va? Jak się masz? Come stai? Dziękuję. Mam się dobrze. Grazie, sto bene. Witam serdecznie. Benvenuto. Z przyjemnością. Con piacere. Miłego dnia. Buona giornata. Miło mi cię poznać. È e per me un piacere conoscerti. Miło znów cię widzieć. È e un piacere rivederti. Serdecznie pozdrawiam. Saluto cordialmente. Mam na imię Wittoria. Mi chiamo Wittoria. Jestem z Polski. Vengo dalla Polonia. Mieszkam w Warszawie. Abito w Warsavia. Jak masz na imię? Come ti chiami? Gdzie mieszkasz? Dove abiti? Skąd jesteś? Di dove sei? Nie mówię po włosku. Non parlo italiano. Czy mówi pan po angielsku? Parla inglese? Nie rozumiem. Non capisco. Czy możesz powtórzyć? Puoi ripetere? Czy mógłbyś mi pomóc? Potresti aiutarmi? spingere ciągnąć tirare wejście entrata wyjście uscita zakaz palenia divieto di fumare Lub. vietato fumare zakaz parkowania divieto di sosta proszę nie wchodzić si prega di non entrare zakaz wstępu Vietato l'ingresso. Zakaz fotografowania. Wietato fotografare. Cisza. Silenzio. Uwaga na stopień. Attenzione al gradino. Uwaga na odstęp. Tieni la distanza. Wyjście ewakuacyjne. Uscita di emergenza. Teren prywatny. Zona privata. Wyprzedaż. Svendita. Do wynajęcia i affitto. Pokoje do wynajęcia. Affittasi camere. Na sprzedaż. In vendita. Wolne pokoje. Camere libere. Pokoi brak. Non ci sono camere libere. Przyloty. Arrivi. Odloty. Partenze. Hamulec bezpieczeństwa, freno di emergenza, wyjście na perony, uscita binari, samoobsługa, self service, lub fajda te, obsługa klienta, assistenza clienti, informacja, informazione, informacja turystyczna, informazione turistica. Policja. Policja. Szpital. Ospedale. Uwaga. Attenzione. Wysokie napięcie. Alta tensione. Niski strop. Soffitto basso. Prace na wysokościach. Lavori in altezza. Kasa biletowa. Biglietteria. Wstęp wolny. Ingresso libero. Toalety. Bagni. Panie. Signore. Panowie. Signori. Nie dotykać. Non toccare. Świeżo malowane. Vernice fresca. Tylko dla osób upoważnionych. Vietato l'accesso alle persone non autorizzate. Uwaga, zły pies. Attenti al cane. Nie karmić zwierząt. Vietato dar da mangiare agli animali. Wynajem samochodów. Noleggio auto. Szatnia. Guardaroba. Otwarte. Aperto. Zamknięte. Chiuso. Nie śmieć. Vietato gettare rifiuti. Koc przeciwpożarowy. Koperta antincendio. Wyjście pożarowe. Uscita d'emergenza. Łatwopalny. Infiammabile. Telefony alarmowe. Telefoni di emergenza. Szanuj zieleń. Rispetta al verde. Zakaz kąpieli. Divieto di balneazione. Nie ma przejazdu. Divieto di transito. Zakaz zawracania. Divieto di inversione. Ruch jednokierunkowy. Senso unico. Uważaj. Attento. To świetna wiadomość. È un'ottima notizia. To wspaniale. Benissimo. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Auguri di buon compleanno. Daj spokój. Lascia stare. Daj mi spokój. Lasciami in pace. Zamknij się. Staj zitto. Nie mów tak do mnie. Non parlarmi in questo modo. Uważaj, co mówisz. Attento a quello che que dici. Jak mogłeś. Come hai potuto. To kompletna bzdura. Na una sciocchezza. Wyluzuj. Rilassati. Na zdrowie. Toast. Alla salute. Na zdrowie. Po kichnięciu. Salute. Powodzenia. Buona fortuna. Gratulacje. Komplimenti. Pomocy. Aiuto. Pożar pali się. Al fuoco. Złodziej. Ladro. Masz rację. Hai ragione. Nigdy więcej. Maj più. Zaczekaj. Aspetta. To straszne. E terribile. Wyjdź. Jeśli. Zapnij pasy, aleczele sienturę. Niezbędna powtórka: dwa określenia czasu. Wysłuchaj uważnie zdań, powtarzaj je za lektorem. Ile to kosztuje? Quanto costa? Czy mogę zapłacić kartą? Posso pagare con la carta? Czy śniadanie wliczone jest w cenę? La colazione è compresa nel prezzo? Nie mam drobnych. Non ho spiccioli. Która godzina? Che ore sono? Lub Che ora è? Jest druga. Sono le due. Jest w pół do trzeciej. Sono le due i e mezza. Jest za kwadrans szósta. Sono le sei meno un quarto. Jest dziesięć po czwartej. Sono le quattro e dieci. Jaki jest twój numer telefonu? Qual è il tuo numero di telefono? Czy mógłby pan mi podać swój numer telefonu? Mi potrebbe dare il suo numero di telefono?

Sono nato il 12 marzo del 1975. Ile masz lat? Quanti anni hai? Mam jeden lat. O 31 anni. Wysłuchaj słówek i zwrotów. Powtarzaj za lektorem słówka włoskie. Dzisiaj. Oggi. Dziś są moje urodziny. Oggi il mio compleanno. Jutro. Domani. Czy możemy się jutro spotkać? Possiamo incontrarci domani? Wczoraj. Jeri. Co pan robił wczoraj o 16? Cosa ha fatto ieri alle W zeszłym tygodniu. La settimana scorsa. W zeszłym tygodniu byliśmy na koncercie. La settimana scorsa siamo stati al concerto. W przyszłym roku. L'anno prossimo. Mój brat żeni się w przyszłym roku. Mio fratello si sposa l'anno prossimo rano di mattina masz rano czas żeby przeczytać gazetę di mattina hai tempo per leggere il giornale wieczorem di sera może pójdziemy wieczorem do kina magari di sera andiamo al cinema po południu di pomeriggio po południu mam lekcję hiszpańskiego Di pomeriggio o la lezione di spagnolo. W nocy. Di notte. Czasami mój sąsiad słucha w nocy muzyki klasycznej. A volte di notte il mio vicino ascolta musica classica. Niedługo, wkrótce. Fra poco. Mam nadzieję, że niedługo znajdę nową pracę. Spero di trovare un nuovo lavoro tra non molto. In breve tempo. Dawno temu. Tanto tempo fa. Byłem kiedyś na nartach, ale to było dawno temu. Una volta sono andato a sciare, ma. Era tanto tempo fa. Zawsze. Sempre. Zawsze będę pamiętać chwile, które spędziliśmy razem. Ricorderò sempre i momenti che abbiamo passato insieme. Nigdy. Mai. Nigdy ci nie przebaczę tego, co mi zrobiłeś. Non ti perdonerò mai per quello che mi hai fatto. Zazwyczaj. Di solito. Kiedy jestem zmęczony, zazwyczaj biorę gorącą kąpiel, a potem idę spać. Quando sono stanco di solito mi faccio una doccia calda e vado a dormire. Często. Spesso. Nie lubimy gotować, więc często chodzimy do restauracji. Non ci piace cucinare, quindi spesso andiamo al ristorante. Czasami. A volte. Czasami, kiedy mam wszystkiego dość, pakuję plecak i jadę w góry. A volte quando non ne posso più faccio lo zaino e vado in montagna. Od czasu do czasu. Di tanto in tanto. Nie ale od czasu do czasu non pratico sport regolarmente, ma di tanto in tanto vado a nuotare. Rzadko. Raramente. Rzadko chodzę do teatru, wolę kino albo koncerty. Raramente vado a teatro, preferisco il cinema oppure i concerti. Niezbędna powtórka 3. Pytania, spójniki i czasowniki modalne. Wysłuchaj uważnie zdań, powtarzaj je za lektorem. Co? koza Lub ke Lub cosa? Co to jest? Kiecosa koza Co o tym myślisz? Kiecosa ne pensi? Co się stało? Kiecosa jest co robisz jutro? Che cosa fai domani? Co zazwyczaj robisz w weekend? Che cosa faj di solito nel weekend? Co to za ulica? Che via è quella? Kto? Chi? Kto to jest? Chi è? Kto może mi pomóc? Chi può aiutarmi? Kto to zrobił? Chi l'ha fatto? Kto ci pozwolił to robić? Chi ti ha permesso di farlo? Kto jest za? Chi è a favore? Jak? Come? Jak się dostać do centrum? Come raggiungere il centro? Jak to działa? Come funziona? Jak się masz? Come staj? Gdzie? Dove? Gdzie jest najbliższy bankomat? Dov'è il bankomat più vicino? Gdzie jest najbliższa stacja metra? Dov'è la stazione di metro più vicina? Gdzie jesteśmy? Dove siamo? Gdzie to kupiłeś? Dove comprato? Gdzie jedziemy? Dove andiamo? Gdzie jest muzeum narodowe? Dove il muzeo nazionale? Gdzie jest kasa biletowa? Dov'è la biglietteria? Gdzie są toalety? Dove sono i bagni? Gdzie mogę wymienić pieniądze? Dove posso cambiare i soldi? Gdzie jest przymierzalnia? Dowel il camerino? Kiedy Quando? Kiedy jest najbliższy pociąg do Mediolanu? Quando parte il prossimo treno per Milano? Kiedy to się stało? Quando è successo? Kiedy się spotkamy? Quando ci incontreremo? Kiedy możemy wyruszyć? Quando possiamo partire? Kiedy będziesz gotowa? Quando sarai pronta? Kiedy wygasa moja wiza? Quando scade il mio visto? Kiedy wracasz do domu? Quando torni a casa? Kiedy są twoje urodziny? Quando è il tuo compleanno? O której godzinie? A che ora? O której zaczyna się film? A che ora comincia il film? O której...